Jeżeli myśmy podsłuchiwali na przykład polityków, wysokiej rangi polityków europejskich, no to to jest po prostu skandal niebywały. To już jest większy skandal niż Watergate. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby rozliczać ośmiolecie bezprawia, jakie tu istniało. Niektóre sprawy w ogóle dziwię się, że poszły do komisji i one są podejrzewane o polityczne motywacje, gdy tymczasem tam jest ziejący po prostu prostacki bandytyzm i złodziejstwo, które normalna prokuratura powinna załatwiać. Pojawienie się przed kamerami no rzeczywiście zburzyło ten obraz, że on jest jakoś tam bardzo, bardzo chory. Komisja będzie miała silny argument, że chyba nie jest to aż taki stan, że nie może też i przed komisją się pojawić. Państwa gościem profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. No skoro marszałek Czarzasty narzucił nam tutaj na początek temat wyborów samorządowych, to ja zapytam o pana przewidywania i prognozy, a może także intuicje. Jakiej frekwencji spodziewa pan się w niedzielę? Trudno to określić, wie pani, bo frekwencja w wyborach samorządowych jest zazwyczaj pierwotnie motywowana tym, co się dzieje w środowisku lokalnym, a nie ogólnonarodowymi sprawami. Ale ze względu na ten wyjątkowy okres, po pierwsze nie jest tak daleko od wyborów jesiennych parlamentarnych i ze względu na to, że ta makropolityka, rozliczanie tych 8 lat ciągle są taką monumentalnie wielką sprawą, to może się okazać, że zadecyduje tutaj ta wizja makro. No, nie spodziewam się, żeby frekwencja przebiła to, co było w 74% w wyborach parlamentarnych. Myślę, że będzie niższa. Ale niższa w jakiej skali? Chodzi mi o mobilizację społeczeństwa, panie profesorze. Ja już tłumaczę, dlaczego tak się upieram, żeby chwilę na ten temat porozmawiać, bo zastanawiam się, czy ta fala takiego społeczeństwa obywatelskiego, tej aktywności obywatelskiej, czy ona od 15 października już bardzo mocno wyhamowała, czy nadal jeszcze będzie trwać? Nie mam własnych badań na ten temat, choć robiliśmy w przeszłości takie, a tym, które widzę, to oczywiście jeżeli deklaracja jest na poziomie 80%, to należy mniej więcej 15% co najmniej odjąć, żeby ostatecznie mieć frekwencję. Więc naprawdę proszę mnie nie dociskać, to tylko 3-4 dni, wszystko pani będzie wiedziała. I możemy sobie potem jeszcze porozmawiać. Bo Donald Tusk na przykład podkreśla, że to będzie takie domknięcie, że 15 października nic się nie skończyło, tylko tak naprawdę zaczęło, że kwestia samorządów jest niezwykle istotna z oczywistych względów. I to także będzie pewien, a może nie, papierek lakmusowy dla rządu premiera Tuska po tych kilku miesiącach. Będzie, ale widzi pani, no to na tym właśnie, co próbuję powiedzieć, to brzmi tak. Język polski ma pewną wadę. Wybory są w liczbie mnogiej, ale tak naprawdę prezydenckie i parlamentarne to są jedne wybory. Natomiast tutaj mamy kilka tysięcy wyborów gminnych, mamy wybory wojewódzkie na poziomie wojewódzkim, mamy mnóstwo wyborów w liczbie mnogiej. I z tych, no i można się na przykład spodziewać, że w niektórych okręgach frekwencja będzie 30%, a w innych 70-kilku, ale to ze względu na to, na przykład no tam wyobrażam sobie, że w takim mieście jak Kraków, w których odchodzi były prezydent, który wielu dziesięcioleci rządził i przychodzi ktoś nowy, to powinno motywować ludzi do pójścia, ale to są wszystko spekulacje. Ja nie śledzę tych, to są małe hajmaty, małe ojczyzny, w których coś się dzieje i tego nie wiem. My śledzę Warszawę i okolice. W Warszawie powinna frekwencja być wysoka, nie aż tak pewnie wysoka jak poprzednio, ale i tutaj też... się pojedynek w pierwszej turze, czy jednak Magdalena Biejat może zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu? No to jest dokładnie to pytanie, na które nikt nie potrafi zagrozić ostatecznie. Tutaj, ostatecznie nie zagrozi, tylko jest pytanie, czy w pierwszej turze wygra obecny prezydent, czy nie. Tutaj, jeżeli będą takie silnie przekazy szły, które mówią, no ale on i tak właściwie na chwilę tutaj, więc niby po co, prawda? To może zniechęcić część ludzi, którzy będą uważali, że po co wybierać na niecały rok prezydenta miasta, kiedy wiadomo, że za chwilę będzie startował na prezydenta kraju. No ale znowu to... Pytanie, czy na pewno będzie. To jest kolejne. Tak, i to jest to, że nie ma też badań, które by były robione na samej Warszawie. To znaczy ja nie znam rzetelnych.
Panie profesorze, to teraz kolejna sprawa, która no, według wielu może być politycznym trzęsieniem ziemi, jeśli chodzi o to, co dzieje się u nas w kraju w tej chwili. Dzisiaj Onet podał, że na liście osób, które za rządów Zjednoczonej Prawicy miały być objęte inwigilacją Pegasusem, znajduje się sto kilkadziesiąt osób i że tylko niewielką część z nich prokuratura w najbliższych dniach poinformuje o tym, że były podsłuchiwane. Tutaj cytat. Niektóre nazwiska z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione. I na tej liście mamy mieć nie tylko, tak jak się spodziewaliśmy, polityków ówczesnej opozycji, Zjednoczonej Prawicy, która wtedy rządziła, PR-ostów czy lobbystów, ale mamy także obywateli obcych państw, dyplomatów, oficerów kontrwywiadu. Więc ja nie wiem, czy ja pani, był pani tutaj poprzednim razem, jak byłem, czy gdzieś w każdym razie mówiłem, że najgorszą rzeczą wcale, ja nie mam na to dowodów, ale wyobrażam sobie, że pokusa była wielka i najgorsze, co się dla państwa polskiego, bo tam Francuzi, Niemcy, Szwedzi i inni nie zrozumieją tego, że to był taki rząd, który był rządem bezprawia i robił różne rzeczy. Jeżeli myśmy podsłuchiwali na przykład polityków, wysokiej rangi polityków europejskich, no to to jest po prostu skandal niebywały. To już jest większy skandal niż Watergate kiedyś, bo tam właściwie była próba i nic się nie... tego tutaj jeszcze użyła pani tego słowa podsłuchiwani, więc też bym... Przepraszam, ja nie chcę... Tak. Paternalistycznie, tylko istota tego, co było robione, było, i nie wiemy, co było robione, było to, że na nośnikach przekazu ludzi mogły się znaleźć rzeczy, które tam nie powinny, nigdy nie miały miejsca, więc to jest dużo szersze. Natomiast ja nie wiem, jaki jest sens ujawniania części, a nie ujawniania innej części. Może za tym oczywiście jakieś powody, których ani pani, ani ja nie znamy. To jest wysoko tajne sprawy naszych wywiadów i kontrwywiadów. No właśnie, natomiast... co innego jak chodzi o posła Zjednoczonej Prawicy czy Platformy, a co innego jak mówimy o wysokim oficerze kontrwywiadu wojskowego, prawda? No to jest ta różnica. To znaczy tutaj prawdopodobnie powinno to wyglądać tak, że bo rozumiem, że to, co jest tajne, to jest to, kto jest tym oficerem, czy kto jest w tych służbach specjalnych i może to są w ogóle ukryci tajni agenci, prawda, których no, to już by była piramidalna jakaś problem, żeby ludzie, którzy gdzieś tam na przykład za granicą służą Polsce w ten sposób, jak mają za zadanie, no mają za zadanie zbierać informacje o innych krajach. Byli podsłuchiwani, inwigilowani przez tych... No już pojawiało się nazwisko na przykład pani Cichanouskiej, która wygrała wybory prezydenckie w Białorusi i będąc tutaj podobno też miała być tym Pegasusem inwigilowana. To już sprzed kilku dobrych tygodni jest informacja i no, przynajmniej ten nieoficjalne dojście do tego raportu potwierdza takie informacje, że po prostu w tym przypadku to w ogóle nie rozumiem, po co by to miało być robione akurat w takim przypadku. No ale... wie pan, to znaczy... białoruska opozycjonistka, niczego nie sugerując, ale biorąc pod uwagę ostatnią akcję ABW i informacje o domniemanym finansowaniu części polityków i nie tylko jednej partii przez Kreml, może to się wszystko układa w jedną całość. Może. To bardzo... Ja tylko, tak jak powiadam, no tutaj, jeżeli będziemy dzielić tych ludzi na tych, których można ujawnić ich, to znaczy też jest pytanie, czy my jako obywatele, jeśli by pani się dowiedziała, czy ja... prawdopodobnie za wysokie progi dla nas, ale jeśli bylibyśmy, to nie wiem, czy procedura nie wymaga tego, żeby najpierw nas spytać, czy my chcemy ujawnić. Tak, najpierw będą poinformowane te konkretne osoby, o tym mówił minister Bodnar. Ale informacja o tym, że było się podsłuchiwanym, będzie należała do jakiejś komisji, czy do mnie na przykład, że ja się zgadzam na to, indywidualnie do pojedynczej osoby, która została poinformowana o inwigilacji. To tylko od pana zależałoby, czy pana nazwisko będzie ujawnione. No, czekamy, ale mnie też zastanawia, panie profesorze, jak to w ogóle i czy w ogóle wpłynie na takie poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie? No bo jeżeli ludzie dostają informację, że no właściwie hulaj dusza piekła nie ma, nie było żadnej kontroli nad tym, a jeśli były decyzje sądów, no to tak jak sędzia Igor Tuleja mówił, no nie mieliśmy pełnej wiedzy, wydając zgodę, bo też nie wiedzieliśmy, o jakie narzędzia chodzi, no to jak to może wpłynąć na taki ogólny stan?
Tu jest wiele poziomów, jaki może wpłynąć. No pierwsza rzecz jest taka, że ja troszkę tak nie jestem w stanie za bardzo bronić sądów, które mówią, a my to tak właściwie nie wiedzieliśmy, co wydajemy. Przyszli do nas, no to tam jakiś papier podpisujemy. Więc po pierwsze, i to wiele osób mówi, ja od bardzo dawna też, że absolutnie po tej aferze jest konieczna wyspecjalizowana jedna jakaś sądowa komórka, która by była przygotowana merytorycznie do tego, żeby takie zgody wydawać, bo nie ma co mówić dalej. No inwigilacja zawsze miała miejsce. Rzeczywiście jest przestępczość, rzeczywiście są inne wywiady, które trzeba śledzić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że no jeżeli na przykład możemy sobie wyobrazić, że ta inwigilacja poszła głęboko od polityki odeszła, bo wie pani, większość obywateli może mieć takie poczucie, a tam ci politycy, no to wiadomo, tam się podsłuchuje czy inwigiluje, ale gdyby to poszło tak na przykład w sferę polskiego biznesu, nie takiego, na którego coś się ma, czy tam, że ktoś jest ciągle w sądach, bo jest biznesmenem, powiedzmy takim, który jadzie po bandzie, ale że generalnie pewne instytucje na przykład takie jak reprezentujące biznes polski, czy związkowy, szefostwo związków zawodowych było inwigilowane, no to wtedy to zaczyna być naprawdę innej jakości też problem, że to po prostu była obsesja, że to po prostu było państwo starszego brata, który chciał wszystko wiedzieć. I to niepokojąco zaczyna, no nie do końca, ale przypominać te chińskie rozwiązania. I teraz, panie profesorze, nawiązuję do tego, co powiedział pan na początku. Mówił pan o tym, że te wszystkie rozliczenia, które się już zaczęły, to jest monumentalnie wielka sprawa. Czy uważa pan, że wyjaśnienie do spodu, jak to się nieładnie mówi, sprawy Bekazusa jest także monumentalnie wielką sprawą i bez tego tak naprawdę nie pójdziemy do przodu? Absolutnie. To jest rzecz bez precedensu w ogóle. Uważam, że to ma szereg. No już mówiliśmy o tych różnych poziomach. Ma to też to, o czym pani zaczęła na początku, że mianowicie tutaj spada, bo przeciętny obywatel to może się obawiać tego, że on po prostu no coś tam ma prawo robić sobie w sypialni, czy remontując swój samochód, czy w pewien sposób rozmawia z psem na przykład, prawda? No i to naprawdę często mam poczucie, że mi się lepiej udaje niż z niektórymi ludźmi. Więc, ale czy to musi być jakby dostępne dla tych, którzy... Znaczy, krótko mówiąc, no rzeczywiście nasza prywatność tutaj niesłychanie ucierpi. My musimy zredefiniować to. Natomiast badania są też potrzebne opinii publicznej, bo na przykład myśmy robili takie badania w czasie COVID-u. No to w czasie COVID-u z oczywistych troszkę względów przyzwolenie na to, żeby władza inwigilowała i żeby nawet nakazywała pewne rzeczy, czy śledziła za pomocą telefonów, gdzie człowiek się i przemieszcza, przyzwolenie bardzo wzrosło, więc tu trzeba powiedzieć, i to oznacza, że na przykład gdyby w innej sytuacji, nie tylko covidowej, czy jakichś naturalnych trzęsień ziemi i tak dalej, ale no tego, co Donald Tusk expressis verbis nazywa sytuacją przedwojenną, i gdyby trzeba było wprowadzić jakąś formę stanu wyjątkowego, to obawiam się, że przyzwolenie na inwigilację by było duże. Więc to wszystko jest niesłychanie trudne. To muszą ludzie, eksperci w tej dziedzinie przypatrzyć się najlepszym praktykom. No, tu nie ma nic odkrywczego. Krajów Unii Europejskiej, jak te kwestie są rozwiązywane, i po prostu spróbować zastosować podobne rozwiązania w Polsce. A ma pan jakieś obawy związane z tym, że ta i każda następna władza nie będzie potrafiła zrobić jednego lub kilku kroków wstecz, że ta możliwość inwigilacji, pozyskiwania informacji poza jakąś normalną drogą jest tak kusząca dla polityka, że trudno będzie z tego zrezygnować. Co prawda szef MSWiA przed chwilą tutaj powiedział, że razem z koordynatorem do spraw spec-służb będą pracować nad rozwiązaniami, które ograniczą w ogóle możliwość inwigilacji w naszym kraju i także w ogóle liczby służb, które mogą to robić. Natomiast czy pan ma takie obawy, czy nie?
Mnie się wydaje, że tak, że poza tym, że jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby rozliczać ośmiolecie bezprawia, jakie tu istniało, żeby o komisjach mogę zamilczeć, bo nie wszystko tam idzie tak, jak powinno. Niektóre sprawy w ogóle dziwię się, że poszły do komisji i one są podejrzewane o polityczne motywacje, gdy tymczasem tam jest ziejący po prostu prostacki bandytyzm i złodziejstwo, które normalna prokuratura powinna załatwiać, prawda? Tak jak fundusz Solidarności, tak zwany. Ale wie pani, i oczywiście trzeba rozliczyć tych polityków za to ośmiolecie, ale proszę zwrócić uwagę na to, że to jest niesamowicie wielka inwestycja w tych, którzy teraz rządzą. Oni to widzą, że już nie będzie tak jak do tej pory, że będzie się przymykało oczy i to jest wielki kapitał w tej chwili, jaki nakręcamy, że proszę pana, wydaje mi się, że rozsądni ludzie dziś rządzący, widząc co się dzieje, jak się ostro rozlicza, będą mieli naprawdę dużo, dużo więcej problemów z tym, żeby wkroczyć na ścieżkę bezprawia, tak jak tamci wkroczyli, bo im się wydawało właśnie, że będą bezkarni, bo na przykład będą rządzili po wsze czasy, o czym zapewniał myśliciel Żoliborza, albo że jakoś to będzie, bo w przeszłości też tak było, a przychodzili jedni, później machali ręką, ewentualnie kogoś tam pogonili za jakieś przestępstwa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że politycy Zjednoczonej Prawicy mieli takie poczucie, że oni mają tę władzę na zawsze. Tak. Trochę to wyglądało. No, ale wszystko też było robione po to, żeby było na zawsze. No, jeszcze raz powtórzę, te wybory były nieuczciwe i nierówne i w ogóle Sąd Najwyższy nie powinien ich uznać za równe i uczciwe, tylko przypadkowo opozycja, pomimo tego, że były nierówne, wygrała. Więc no, chciałbym bardzo podkreślić, że to, co się dzieje, to jest, większość komentatorów mówi o rozliczaniu przeszłości, a ja uważam, że to jest wkład w przyszłość wielki. A propos rozliczania i poparcia badań też, na które się powoływaliśmy, społecznych, rozmaitych. Według 44% badanych to, co się wydarzyło tydzień temu, we wtorek, czyli to interwencje funkcjonariuszy ABW, prokuratury, nie wzbudziły żadnych podejrzeń obywateli, wbrew temu, co mówią politycy Solidarnej Polski, Suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, którzy właśnie bezprawiem, zamachem na demokrację, bandyterką, no, mnóstwa słów używają. 44% Polaków mówi nie, to wszystko było okej. To jest dużo czy mało? No jest to tyle, ile obecna, gdyby zliczyć wszystkich tych i dorzucić z tych niegłosujących, to jest tyle, ile popiera mniej więcej aktualny rząd, więc to tutaj podział polityczny jest bardzo silny, nic zaskakującego. Tu myślę sobie, że raczej ci, którzy się bronią w ten sposób, przesadzili, bo było, to znaczy chory Zbigniew Ziobro pewnie mógł jakieś emocje współczucia położyć na stół, ale oprócz tego, jeśli chodzi o suche fakty, to tam nic takiego się nie stało, co by wskazywało, że niezgodnie z procedurą. A oczywiście, że natomiast wie pani, no mnie, ja dzisiaj nawet jakiejś prasie udzielałem wywiadu i mówiłem, że mnie tak trochę dziwi trochę ta naiwność obecnie rządzących, że naprawdę podejrzewają, że jakieś dokumenty akurat w domu Zbigniewa Ziobro będą, te dokumenty albo zostały zniszczone. Przecież po to mądrością swą pan prezydent dał im dodatkowe 2 miesiące, żeby sobie poniszczyli różne rzeczy, żeby poukrywali ślady. A jeżeli jakieś dokumenty z tej afery Funduszu Solidarnościowego istnieją, to jeśli gdzieś są, no to są u jakiegoś pociotka w ogródku zakopane. Albo w garażu jednego z prokuratorów mianowanych przez pana ministra No to Ziobra. By było tak, no, tak nadal głupie, ale no ale jednak gdybym ja był na miejscu, prawda, a nie jestem, to ja bym powiedział, ogłosić dużą nagrodę za to, żeby z tamtego obozu ktoś się zachęcił i powiedział, gdzie co jest, jeśli w ogóle cokolwiek jest. Natomiast to takie naiwne moim zdaniem przekonanie, że coś się znajdzie w domach wysoko postawionych urzędników byłego reżimu, nie ma sensu. A czy pana zdanie, panie profesorze, Zbigniew
Ziobro popełnił błąd, aktywizując się, jeżeli chodzi o opinię publiczną i występy? No bo wiadomo, jaka była sytuacja, jaka była opowieść, narracja. Wiemy, że pan minister w ogóle się wycofał, że było mówione, że przez wiele, wiele miesięcy nie wróci, że to jest choroba śmiertelna, że przegrywa na razie z tą chorobą. No pamiętamy wszyscy te narracje i nagle jest informacja pana Jakiego, że pan Ziobro jest za granicą, po czym kilka minut później spotyka się z dziennikarzami przed bramą swojej posesji. Nie jesteśmy lekarzami, więc nie będziemy oceniać. Wielu podaje w wątpliwość, czy ten stan jest na pewno tak ciężki, jak opisywano. Ale nie o to. Czy właśnie ten powrót powoduje pana zdaniem, że on sobie mógł bardziej zaszkodzić niż pomóc? Myślę, że taka hipoteza jest zasadna. To znaczy, rzeczywiście, no, w tej naszej kulturze jest aż nadmiar takich... Wie pani, to jest delikatna sprawa. Nie chcę o tym mówić. Od samego początku uważałem, że trochę... No, jeżeli polityk jakiejś partii w minionym ośmioleciu przeznaczał miliardy na propagandową telewizję, a odbierał oddziałom onkologicznym, w tym kraju co chwilę umiera kilka osób na raka, więc każdego to może trafić i w tym sensie nie było tam niczego ponadnormatywnego. Natomiast oczywiście... Można powiedzieć, jak każdemu człowiekowi życzymy zdrowia. Natomiast narracja była rzeczywiście tak, jak pani mówiła, że to jest w ogóle stan, który... Ja w ogóle zdziwiłem się te pierwsze zdjęcia, jak zobaczyłem, bo te zdjęcia nawet wskazywały, że tam nie ma jakiegoś takiego stanu. A już później to pojawienie się przed kamerami, no rzeczywiście zburzyło ten obraz, że on jest jakoś tam bardzo, bardzo chory. Więc jeżeli może w deszczu pod swój własny dom, a później w kilku innych miejscach udzielać wywiadów, to myślę, że komisja nie będzie miała, oczywiście tam lekarze się muszą wypowiedzieć, ale komisja będzie miała silny argument, że chyba nie jest to aż taki stan, że nie może też i przed komisją się pojawić. I jeszcze drugi wątek całej tej historii, panie profesorze, bo z jednej strony ci chłopcy, jak to się mówi, Zbigniewa Ziobry, bardzo mocno go bronią, sami siebie bronią, atakując jednocześnie metody, którymi posługuje się między innymi pan minister Adam Bodnar, nazywając nawet bodnarowcami, do banderowców zresztą tak nawiązując, rozumiem, taki neologizm stworzyli. Bardzo mocno krzyczą w tej sprawie. Natomiast kiedy są pytani bardzo wprost i konkretnie przez dziennikarzy, czy byli odpowiedzialni za rozdawanie pieniędzy, czy nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, to wszyscy umywają ręce. I teraz oczywiście pojawia się mnóstwo pytań, czy jak w tego typu sytuacjach zaraz zaczną się sypać, jak to się mówi potocznie, świadkowie koronni. No tak, no więc tu jest, no ale też sam pan Zbigniew Ziobro. Tak, to nie ja, to moi współpracownicy. W ogóle on tylko wiedział o sprawie, a decyzje były podejmowane przez kogo innego, więc to zaczyna nosić taki charakter, że oni siebie wcześniej czy później jakoś tam pośrednio czy bezpośrednio muszą oskarżyć. No sprawa jest też bardzo poważna, to jest, bo poza wszystkim innym to jest, ta sprawa jest tak niesamowicie niemoralna, nieetyczna, że trudno sobie wyobrazić inne podobne. Rozdawnictwo, znaczy złodziejstwo, takie proste, chamskie złodziejstwo dobra publicznego, które były poświęcone na coś, co u nas w Polsce ta polityka postpenitencjarna, ona ciągle leży. No, ciągle wiemy, ile tam jest do zrobienia, ciągle wiemy, że te więzienia nie resocjalizują, że ludzie są wypuszczani, że rodziny ich w trakcie odbywania kary cierpią i tak dalej. To wszystko zostało sprzeniewierzone na partyjne i prywatne być może sprawy. A mamy dzisiaj także nowe informacje dotyczące kontroli NIK-u. Sprawa dotyczy jedna przyznawania wsparcia samorządom i tutaj zarzuty są skierowane wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego. No i chodzi o niebagatelną sumę minimum 4 miliardów złotych, które miały doprowadzić do strat tej wysokości decyzje premiera. I mamy także kwestię związaną z kontrolą wydatków rządu PiS-u w czasie pandemii. I tutaj chodzi o 200 milionów złotych minimum, bo to może być nawet więcej. I tutaj kwestia dotyczy także Jacka Sasina. To jest kolejny rozdział tych rozliczeń. I teraz, panie profesorze, wiemy, że narracja Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że Tusk nie daje chleba, więc daje igrzyska. I teraz pytanie, czy rzeczywiście liczba tych rozliczeń za chwilę nie będzie
przeszacowana? Czy tego nie będzie za dużo? Czy ludzie rzeczywiście nie będą mieli dość tak ciągle tych informacji? Czy jednak poczucie i chęć rozliczeń w społeczeństwie jest tak ogromna, że patrzą na to raczej ze spokojem, bo tego oczekiwali? Sprawy powinny być też kończone, to znaczy one nie mogą się ciągnąć za długo, ale jeśli chodzi o tę sprawę samorządności, to jest to też jedna z takich kluczowych, konstytucyjnych wręcz kwestii. No myśmy kiedyś zasłynęli w Europie w 90 roku wspaniałą reformą samorządową i te samorządy się były ups and downs, jak to się mówi, ale zasadniczo one się sprawdziły. I w pewnym momencie przychodzi władza, która ma obsesję upaństwawiania wszystkiego, rugowania społeczeństwa obywatelskiego i oddolnej inicjatywy, a na dodatek jeszcze, no tutaj chodzi przede wszystkim o to, że zwłaszcza w ostatnich latach pieniądze były kierowane z budżetu centralnego tylko do tych, albo w większej mierze do tych miejsc i ośrodków czy samorządów, które były propisowskie. No więc teraz pytanie jest takie, co nowa władza powinna zrobić? Czy powinna spojrzeć na to z szerszej perspektywy, jak gdyby odkręcić w następnych latach i teraz dawać to, co przepadło tym samorządom, które z powodów czysto politycznych, ideologicznych nie dostawały? Czy też po prostu powinna powrócić do normalnej, uczciwej dystrybucji, która jest per capita albo per jakieś tam potrzeby lokalne. Wielka sprawa, na pewno to jest rząd, nie wyobrażam sobie, żeby co innego chciał robić. To jest rząd, który musi, że tak powiem, decentralizować decyzje, musi postawić na nogi samorządy, a stawianie na nogi samorządy to jest też niezależność, autonomia finansowe i to jest wielkie zadanie. I oczywiście w tym sensie, no bo pani zadała pytanie, czy to jest kolejna sprawa i czy tego nie jest czy ludzie już będą mieli przesyt i rzeczywiście powiedzą, mamy za mało chleba, za dużo igrzysk, czy ta determinacja rozliczenia ostatnich 8 lat jest na tyle silna, że ludzie będą cały czas popierać? Gdybym był rzecznikiem prasowym tego rządu, a nie jestem... Nie ma rzecznika prasowego tego rządu. A co my mamy robić, prawda? No jest afera, jest sprawa i trzeba, przecież jeżeli my zasygnalizujemy, wiemy, że coś takiego jest, że jest po prostu coś, co podlega pod paragraf i nie uruchamimy prokuratury czy jakichś innych organów, no to się narażamy na zaniechania. W związku z tym, oczywiście, że muszą to robić. I myślę sobie, że dla tych miejsc, w których to są przede wszystkim duże miasta albo takie miasta jak Sopot, które się wsławiło taką głosowaniem w pewien specyficzny sposób antypisowski, prawda? Więc to są konkretne miejsca, tam są konkretni obywatele i teraz po stronie rządzących i tych ośrodków samorządowych jest to, żeby wytłumaczyć, dlaczego ta sprawa jest taka ważna, żeby pokazać, że w tej drodze są dziury, dlatego że nie musieliśmy dać na przedszkola i żłobki, a nie starczyło na to, na tamto. Nie ma dokończonego mostu, bo nam obcięto z powodów politycznych pieniądze, prawda? Mm-hmm. To jest argument bardzo silny dla obywatela. To a propos pieniędzy, to taki wtręt jeszcze na sekundę, bo dzisiaj po godzinie 9 pojawiła się informacja a propos pensji pana Glapińskiego, wobec którego złożono już wstępny wniosek o Trybunał Stanu w ubiegłym tygodniu do Sejmu. Otóż, drodzy państwo, były ogromne kontrowersje związane z tym, że w ubiegłym roku około miliona pan Glapiński zarobił. No otóż okazuje się, że w 2023 roku było to dokładnie 1 325 419 złotych. Niemoralne chyba trochę. To jest więcej, no, znacznie więcej niż na przykład szef FED-u zarabia. Tak jak w znanym filmie. No i co mu pani zrobi? Tak. Nie ma mojego płaszcza. To nawet nie polega na tym, że on ma wysoką pensję, bo powinien... No ale więcej niż szef FED-u? Dwukrotnie albo nawet więcej? Panie profesorze. Jasne. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o te różne jego asystentki, które nie potrafiły wydać z siebie dwóch zdań sensownie, podrzędnie złożonych, jak doszło do afery, bo one nie tylko brały tam kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ale jeszcze miały pozwolenie na dorabianie, bo to było mało. Natomiast to, co jest absolutnie
obrzydliwe w przypadku pana Glapińskiego, to jest to, że on sam sobie przyznawał premie, nagrody. Wie pani, no, ale to człowiek się całe życie uczy. Ja tyle razy mogłem sobie przyznać ale nagrodę i nigdy, wie pani, taki poziom własnej wartości, panie siebie profesorze, frajer, to tylko pozazdrościć. Jakiś, który naprawdę jest w mojej dyspozycji fundusz różny nagród, nigdy sobie nagrody. Ja, ale co gorsza, wokół mnie też są, wie pani, żyję w środowisku jakichś frajerów. Bo nie wierzy pan w siebie tak jak w siebie, wierzy pan prezes. Większość moich kolegów i koleżanek, którzy też mają takie fundusze, na pewno sobie nie przyznaje samym nagród. No. Ale wie pani, to jest... Można? Można. No, można, ale mnie się chyba jakoś sympatyczniej żyje. Panie profesorze, już tak zupełnie serio. Instytucja Trybunału Stanu nam się udała. Uważa pan, że da się tę sprawę doprowadzić do końca, tak realnie? No bardzo trudno. To są rzeczy też takie. Właśnie zdziwiłem się, jedna z ważnych polityczek obozu rządzącego zaczęła mówić w takiej narracji, czy prawniczka, już nie pamiętam, że no to będzie okazja, żeby uruchomić Trybunał Stanu. To strasznie źle zabrzmiało, bo to nie ma być uruchomienie, żeby udawać, że rzeczywiście przez 30 lat żeśmy go nie uruchamiali, a nagle, żeby go uruchomić. Nie. Jest sprawa. Ta sprawa i ten wniosek, jedni krytykują, inni nie. Tam są moim zdaniem za dużo tych punktów. Tam są błahe rzeczy i tam są te fundamentalne, prawda? Więc, no ale to znowuż trzeba spojrzeć na skład Trybunału Stanu i na to, że to jest w rękach Pani Manowskiej, więc... No teraz jest inicjatywa, żeby zmienić tę kwestię, ale to już na zupełnie inną dyskusję. Panie profesorze, i na koniec zostawiłam sondaż, który bardzo mnie zasmucił dzisiaj rano. Sondaż, z którego wynika, że rośnie sceptycyzm Polaków do Unii Europejskiej. W ostatnich 3 lat liczba zwolenników Unii w Polsce spadła o 11 punktów procentowych. Proszę pani, to jest tak. Po pierwsze, spadła wyraźnie w jednym elektoracie. Elektoraty te, które były przekonane, nadal są do Unii Europejskiej przekonane. Natomiast ja akurat w takim poczytnym, wysokorangowanym journalu, to się nazywa European Union Politics, w tym roku opublikowaliśmy z moim współpracownikiem taki artykuł pod tytułem Nowy eurosceptycyzm o Polsce. I to był taki... To nie jest zjawisko powszechne, ale to jest zjawisko, które wystąpiło w latach końcówki PiSu, kiedy Unia Europejska nic nie robiła w sprawie praworządności w Polsce, że wśród wielkich zwolenników i entuzjastów Unii Europejskiej zasiano takie ziarno niedowierzania, że a co z tymi kopenhaskimi kryteriami? Nic nie mogę, Unia Europejska. A co z tymi wielkimi wartościami, które powtarzane są w Brukseli na okrągło i dlaczego? Krótko mówiąc, widzieliśmy też taki trend odwrotu od fascynacji Unią Europejską wśród tych, którzy są straszliwie związani z Unią Europejską, dlatego, że ona nieodpowiednio reagowała na węgierski i polski przypadek. Ale to jest mały procent. Natomiast ten zjazd kilkunastoprocentowy to jest pochodna tego, że elektoratowi PiS, znaczy PiSowi udało się wmówić te rzeczy. Znaczy ci, którzy jeżdżą tymi traktorami, które kupują za połowę czy mniej ceny, ci, którzy nie potrafią popatrzeć na rozwój Polski w 30-leciu i jak to było do 2004 i potem, nie potrafią zestawić naszego rozwoju gospodarczego z rozwojem gospodarczym krajów ościennych, gdzie ewidentnie widać. My nie tylko w 2014-15 roku my byliśmy najlepszym uczniem z tej części świata. Mieliśmy jedną z najniższych korupcji centralnych. Mieliśmy najlepsze zagospodarowanie środków unijnych. Bez żadnych, w ogóle porównanie do Rumunii czy Bułgarii to nie tego, ale nawet w stosunku do Węgier czy Czech. I mieliśmy, mamy najwyższy wzrost gospodarczy w całym, myśmy potroili właściwie swój PKB od 89 roku. I możemy się porównać z krajami, które były na podobnym poziomie, jeśli nie w 89, to na przykład w 2004 i zobaczyć, jak to jest, jak się jest w Unii Europejskiej, jak się jest poza Unią Europejską. To wypada... Co nie znaczy, że bezkrytycznie na Unię musimy patrzeć, bo tam jest wiele rzeczy do poprawy. Na koniec już naprawdę, panie profesorze, sądzi pan, że to zjawisko będzie się pogłębiać, czy ono w związku z tym, że PiS odeszło od władzy i nie ma sączonej takiej antyunijnej retoryki codziennie, ta sytuacja się zmieni? Jak pan uważa?
To zależy bardzo od tego też, od narracji, opowieści o Unii Europejskiej. To zależy od samej Unii Europejskiej. Jesteśmy w rozkroku. Prawdopodobnie ten spadek zaufania do Unii Europejskiej jest zapośredniczony przez to, co się dzieje w Niemczech. A w Niemczech się dzieje wiele, nie mamy czasu, wiem. Mhm. Ale jedno, co Polacy dostrzegają, to nagle się dowiedzieli, że ten moloch gospodarczy, nie ma armii, albo zdezelowaną, nie jest w stanie wspierać wojny w Ukrainie, bo najpierw zaczął od hełmów, a potem robił w tym rozkroku, bo tu Schröder na rurze siedzi ciągle tam i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że część elektoratu nie tyle Unią się rozczarowała, co tym znakiem równości między Unią a Niemcami pod Scholzem, którzy tak, gospodarka nie najlepiej wygląda, zbrojenia nie takie, wsparcie Ukrainy nie takie, a i nasze stosunki nie zawsze najlepsze. Więc to wszystko się skumulowało i teraz też od mądrości interpretatorów tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, zależy, czy część Polaków nie znam, bo to bardzo było ciekawe w takim przekroju, czy to młodzi, czy starzy, czy to, bo najgorsze by było, gdyby młodzi się rozczarowali. No tutaj tych danych nie mam niestety. Czy to są ludzie wykształceni, gorzej wykształceni, miasteczka, miasto. No, ogółem na zalety wskazuje dzisiaj 53,5% ankietowanych zalety Unii Europejskiej, na wady 16,7%. Ja powiem tak, przy tak wzmożonej propagandzie jednostronnej to jest nadal bardzo dobry wynik i prawdopodobnie patrząc na inne, nadal jesteśmy jednym z najbardziej euroentuzjastycznych nacji w Europie. I my także jesteśmy euroentuzjastyczni, jak rozumiem, panie profesorze. Tak, czasami coś tam im powiemy niemiłego, ale zasadniczo tak. Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Panie profesorze, ogromnie jak zwykle dziękuję za to spotkanie. I państwu dziękuję za liczną obecność. Dziś spokojnego, dobrego dnia. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu Biedrzycki żegna się do jutra. Spokojnego, dobrego dnia.